Witajcie na kanale MathMagic, jak w każdą środę o 14:00 kolejna dawka matematyki. Dzisiaj opowiem wam o koronawirusie, jak wszyscy inni na YouTubie, więc wyobraźcie sobie, że nie czujecie się za dobrze, idziecie do lekarza, robicie testy na koronawirusa oczywiście, no i test wychodzi pozytywny. Czułość takiego testu to 95%. Pytanie, jakie jest prawdopodobieństwo, że tak naprawdę jesteś chory na koronawirusa, czy jak tam ta choroba się nazywa. Do tego będę potrzebował tak zwanego twierdzenia Bayesa, te dwa pudełka, trochę markerów i wynik, obiecuję wam, zszokuje was, więc zostańcie ze mną do końca tego odcinka. Tutaj mamy przedstawione drzewko, takie prawdopodobieństwa. W pudełku A mamy 6 czerwonych i 4 zielone markery, w pudełku B mamy, jeden czerwony i 3 zielone. Krótkie pytanie z prawdopodobieństwa. Jeżeli jesteś w pudełku A, jakie jest prawdopodobieństwo, że wyciągnę marker czerwony? No oczywiście 6 na 10, prawda? 0,6, czyli 60%. W pudełku B taka sama logika, 1 na 4, czyli 25%. A teraz pytanie trochę trudniejsze. Co jeżeli pudełko wybieram rzutem monetą? Jeżeli orzeł, to pudełko A, jeżeli reszka, pudełko B. I dopiero później wybieram jakiś marker przypadkowo. Jaki jest wtedy prawdopodobieństwo, że będę miał kolor czerwony? Ok, rzut monetą, to znaczy, że pudełka, prawdopodobieństwo z każdego z nich jest 50% albo 1/2. Nie wchodząc w zbytnio w szczegóły, może innym razem to wytłumaczę, ale na razie chcę się dojść do koronawirusa, więc powiem wam tylko, że prawdopodobieństwo to liczy się w ten sposób, że się mnoży gałąź tutaj na pudełko A razy kolor czerwony. Oraz tutaj również nasz rezultat to kolor czerwony, więc trzeba tą drogę pomnożyć, czyli 1/2 razy 1/4 albo 1/8. No i teraz nie pozostaje nic innego, tylko dodać te dwie drogi do siebie i jest prawdopodobieństwo koloru czerwonego policzone. 42,5%. Takie jest prawdopodobieństwo, że wybiorę kolor czerwony. Trzecie pytanie najtrudniejsze. Mając te dwa pudełka, wybieram jakiś marker. OK. I wyszedł marker czerwony. Jakie jest prawdopodobieństwo, że wyszedł on z pudełka A? To jest o wiele trudniejsze pytanie. Nadążacie? Jeszcze raz. Trzymam kolor czerwony. Jakie prawdopodobieństwo, że wyszedł z tego pudełka? Do tego właśnie będę potrzebował twierdzenia Bayesa. Jak wyprowadzić ten wzór? To jest temat na inny odcinek. Nie chcę stracić tej widowni, która przyszła tutaj słuchać o koronawirusie, więc szybko podstawmy, co wiemy. Prawdopodobieństwo od C właśnie policzyłem. Tutaj 34,8. Prawdopodobieństwo A, no cóż, 1/2, to wiemy. No i w końcu prawdopodobieństwo koloru czerwonego pod warunkiem, że A zostało spełnione, czyli A zostało spełnione, jak jest kolor czerwony, 0,6. Można wszystko postawić i policzyć. Oto jest 71% prawdopodobieństwo, że marker czerwony, który miałem, wyszedł z pudełka A. No i teraz czas na analogię między tym wszystkim, a testami na koronawirusa. I teraz naszym zadaniem jest obliczenie prawdopodobieństwa, że jestem chory, pod warunkiem, że mój test wyszedł pozytywny. To jest przecież prawdopodobieństwo warunkowe. Najpierw musi zajść warunek. Pozytywny wynik, a później wtedy możemy mówić o chorobie. Czyli będę używał dokładnie tego samego twierdzenia Bayesa. Zapiszmy to. Czym jest A? A to jest przypadek, gdy jestem chory. B, zdrowy. Gdy jestem chory, test może wyjść w plus albo minus. Jestem zdrowy również. Teraz należy określić prawdopodobieństwo każdej z tych gałęzi. No i pierwsza z nich, jesteś chory i test wychodzi pozytywny. Jaka jest prawdopodobieństwo, że tak będzie? No, mówiłem o tym wcześniej. Mówiliśmy, że czułość testu to 95%. Więc to jest tak zwana właśnie czułość. To znaczy, że 5% ludzi otrzyma wynik negatywny, mimo iż są chorzy. To się musi dodawać zawsze do 100%. To jest tak zwany false negative, czyli fałszywy minus, no i true positive, czyli prawdziwy plus. No i teraz z drugiej strony, jeżeli jesteśmy zdrowi, oczekujemy wyniku ujemnego, więc to prawdopodobieństwo na ogół jest dosyć wysokie, przyjmijmy 99%.
siłą rzeczy to musi być 1%. No i jeżeli otrzymamy plusa w przypadku, gdy jesteśmy zdrowi, to nie jest za dobrze. To jest error, to jest oczywiście błąd, tak zwany false positive. No i prawdziwy minus, true negative tutaj. To jest prawie nasze drzewko skończone. Jeszcze potrzebujemy te prawdopodobieństwa. Prawdopodobieństwo, że jesteśmy chorzy albo zdrowi, to nie jest 50%. To jest bardzo tak naprawdę trudne do określenia. I generalnie czasami to może być po prostu jakieś zgadywanie. Przyjmijmy, że kaszlesz i masz gorączkę i podróżowałeś do Chin ostatnio. Statystycznie 1 na 1000 osób o takich symptomach ma koronawirusa, a zatem prawdopodobieństwo choroby to 1 na 1000 albo 0,1%. No i siłą rzeczy 99,9% prawdopodobieństwo, że jesteśmy zdrowi. No i teraz mamy wszystko, co potrzeba, żeby policzyć nasze tutaj zapytanie. Jedna rzecz, którą teraz tylko zmienię w porównaniu z tym poprzednim, to jest zmienię to, jak jest zapisane prawdopodobieństwo plusa. Gdyż, no, gdy studiujecie twierdzenie Bayesa, to pewnie ten mianownik tutaj jest rozpisany inaczej. Zaraz wytłumaczę, dlaczego to będzie bardzo proste. I ten mianownik tutaj, nie bójcie się go, nie jest taki straszny. Zobaczcie, co to jest prawdopodobieństwo tego, że jesteśmy chorzy. No to jest ta liczba tutaj na tej gałęzi, prawda, 0,1%. Tutaj jest prawdopodobieństwo tego plusa pod warunkiem, że jesteśmy chorzy, czyli to jest ten właściwy wynik testu. To jest nasze 95%, to jest ta tak zwana czułość testu. Prawdopodobieństwo tego, że jesteśmy zdrowi, czyli to razy prawdopodobieństwo plusa w przypadku, gdy jesteśmy zdrowi, czyli to jest ten error, ten błąd. To jest ten nasz false positive, fałszywy plus. To jest nasz 1%. Czyli mnożymy znowu tą gałąź i tą gałąź plus tą gałąź razy tą gałąź. Czyli to jest dokładnie to samo, co robiliśmy wcześniej z naszymi markerami, tylko zapisane w trochę taki bardziej, nie wiem, profesjonalny sposób. A jeżeli już mnie słuchają jacyś profesjonalni medycy, to może wiecie, jak się nazywa tutaj ten komponent. To jest tak zwany 1 minus swoistość. Gdzie jest swoistość? Swoistość to jest ten właściwy wynik w przypadku, gdy jesteśmy zdrowi. Czyli to jest swoistość, a to jest ta nasza czułość. Jakby tego nie nazywać, czas postawić literki, wszystkie numerki mamy. Zobaczmy, jakie jest prawdopodobieństwo. 9%! Taki jest wynik, takie jest prawdopodobieństwo, że jesteś zarażony wirusem, gdy wyszedł wynik pozytywny. Czy tego się spodziewaliście? Mówiłem wam, że będzie dzisiaj trochę szokująco. Może nie wierzycie tutaj trochę tej matematyce, więc pokażę wam to może trochę na takim przykładzie bardziej wizualnym, ok? I to jest nasza cała populacja. I pamiętamy, że 1 na 1000 osób jest chora. To jest ten czerwony kwadracik tutaj. A te zielone kwadraciki to są ludzie, którzy testowali na plus. Pamiętacie, ile testuje ludzi na plus, mimo iż są zdrowi? 1%, to jest 10 osób. No i teraz jesteś taką osobą, testowałeś na plus. Jakie jest prawdopodobieństwo, że jesteś chory? Zobaczcie, jedna osoba dzielona na, no i tam jest 11 kwadracików w sumie. To wychodzi nam dokładnie 9%. Tak jak się tego spodziewaliśmy, tak jak przed chwilą żeśmy policzyli. Mam nadzieję, że teraz już mi trochę bardziej wierzycie, że to 9% jest prawdziwym rezultatem. I co teraz należy zrobić? No cóż, trzeba wziąć i pójść się zbadać jeszcze raz. Teraz pytanie, jaki wyjdzie test? Jeżeli znowu wyjdzie na plus, znowu możemy policzyć, jakie jest prawdopodobieństwo, że jesteśmy chorzy. No, spodziewamy się, że będzie wyższe. Ale co tutaj się zmieni w tej naszej matematyce? No cóż, te procenty się nie zmienią. To jest wszystko robione w laboratoriach i one są tak dobre jak ich testy. Natomiast to się zmieni tutaj. Prawdopodobieństwo, że jesteśmy chorzy, już nie jest 0,1%, tylko co? 9% na bazie naszego pierwszego testu. Czyli to się zmienia na 9%. A zatem jedyna rzecz, która się zmieni w naszej kalkulacji, to jest ta liczba i ta liczba. One są teraz 9%.
teraz już prawdopodobieństwo skoczyło do 89,5%, czyli teraz już możemy się zacząć obawiać, ale o ile dobrze wiem, w środowisku medycznym to jeszcze nie jest wystarczająco. To musi być powyżej 95%. Należy przeprowadzić ten test po raz trzeci. I co się tutaj zmieni? No cóż, to prawdopodobieństwo, że jesteśmy chorzy, jest teraz 90%. 99,8% dopiero przy trzecim plusie z rzędu można być właściwie pewnym, że jesteśmy chorzy. Dlatego te testy są często powtarzane, gdy ktoś już ma podejrzenie, że jest chory, robią mu ten cały skan klatki piersiowej. To są dodatkowe testy, bo ten tylko jest jakby takim początkowym. Dlatego też często na przykład wśród sportowców pamiętajcie, że na przykład na doping testują próbkę A i próbkę B. Próbka A daje im ten mały rezultat, dopiero próbka, takie podejrzenia, a dopiero próbka B, może w innym laboratorium, dopiero daje już większe prawdopodobieństwo, że ktoś rzeczywiście brał środki niedozwolone. Czy to jest test ciążowy, czy na grypę, czy na koronawirusa, trzeba naprawdę kilku próbek, żeby tak naprawdę być pewien, że jesteśmy chorzy albo w ciąży i tak dalej, ok? Mam nadzieję, że Wam się dzisiaj podobało. Dzisiaj jest koniec 53. odcinka, więc wiszę Wam 53 pompki. W szczytnym celu 1000 subskrybentów do setnego odcinka. Zapisujcie się na kanał i kibicujcie mi. Zaczynamy. O cholera, mikrofon był pod koszulą cały czas, ale w topa. Mam nadzieję, że nie szumiało za bardzo. Nie chcę mi się wszystkiego jeszcze raz nagrywać. No nic, zobaczę dopiero w domu, czy wszystko jest ok. Wow. Takiego błędu jeszcze nigdy nie zrobiłem. Udało się ponownie. Dzięki za oglądanie samego końca. Trzymajcie się. Cześć.